Naprawdę mam nadzieję, że pani czasami zażywa kąpieli albo pierze swoje ubrania. Bo gdyby pani zażywała kąpieli i prała swoje ubrania, to okazałoby się, że te 2700 litrów to człowiek zużywa przez 2 tygodnie mniej więcej, a nie przez 2 lata. I podobnie jest z panią Heni Kloską i z panią Leszczyną. Ilekroć jedna palnie jakąś absolutną głupotę, odpowiada druga. Kupują mniej jedzenia, ale za to kupują mniej majtek, mówi pani ministra. To jest mniej więcej tak, jakby minister sportu powiedział, że wprawdzie Polaków nie stać na benzynę, ale dzięki temu chodzą na piechotę i nie tyją. Mam nadzieję, że się pani o tym przekona, gdy któryś z sąsiadów zacznie zimą palić oponami i śmieciami. To wtedy pani zrozumie, że bieda nie jest zyskiem dla klimatu. Myśleliście, że po aferze Pandora Gate nic już was nie zaskoczy? To patrzcie, jak członkowie rządu próbują przebić Boxdela w konkurencji na najbardziej żenującą wypowiedź roku. Nasi ministrowie najwyraźniej postanowili udowodnić, że do robienia z siebie klauna nie potrzeba kanału na YouTube, ale zapomnieli, że ten kanał na YouTubie ma Krzysztof Stanowski, a jego pasją jest oranie idiotów. Witajcie na kanale Kto Wygrał, a to kolejny przegląd newsów. Krzysztof Stanowski znowu wziął sprawy w swoje ręce i tym razem wjechał w gabinet tzw. ministry klimatu jak służby. Tuska wjechały w rolników w styczniu. Henik Kloska dostała oceny jak w tańcu z gwiazdami. Ale uwierzcie mi, tym razem to nie był występ wart oklasków. Niekwestionowana gwiazda tańca z ministrami uderza ponownie. Głosujemy, uwaga. 10, 3, 10, 1, 0, 0. Tamta strona stołu to są entuzjaści, pani Klęski. Co ciekawe, nie jest to pojedynczy przypadek w naszym rządzie. Stanowski zauważył, że między Henik Kloską a minister Leszczyną trwa prawdziwy pojedynek na głupotę. To jak mecz Messiego z Ronaldo, tylko że zamiast goli stawką jest przyszłość każdego z nas. W naszym niedawnym show wprawdzie nie zdołała pokonać Izabeli Leszczyny w rywalizacji na najgorszą ministrę w Polsce, ale powiedzmy sobie szczerze, to jest rywalizacja na niesamowitym poziomie. To jest jak rywalizacja Leo Messiego z Cristiano Ronaldo. Ilekroć jeden strzela 3 gole, za chwilę drugi odpowiada, czy raczej odpowiadał 4. I tak w kółko. I podobnie jest z panią Heni Kloską i z panią Leszczyną. Ilekroć jedna palnie jakąś absolutną głupotę, odpowiada druga. I tak w kółko. Dodajmy jednak, że szanse z założenia nie są równe, że pani Leszczyna ma łatwiej, bo pani Leszczyna jest na czele resortu, który kogoś obchodzi, po prostu decyduje o życiu i śmierci. Natomiast pani Kloska jest na czele resortu, które nie obchodzi nikogo poza nią samą. I tutaj pierwsza zasadnicza różnica pomiędzy tymi paniami. Jak słusznie zauważył nasz bohater, Leszczyna przynajmniej zarządza czymś, co ludzi obchodzi. A Klęska? Znaczy Kloska? Cóż, podobno jest ministrą od klimatu. Ale na razie zamiast działać na rzecz ochłodzenia klimatu, najbardziej rozgrzała atmosferę wokół własnych wypowiedzi. Także może to i lepiej, że nie zarządza czymkolwiek istotnym. Ale zanim przejdziemy do samego sedna, musicie poznać tło tej sytuacji, bo wiecie, w jakich czasach żyjemy? Prawie 7% Polaków, czyli jakieś 2,5 miliona ludzi, żyje w skrajnym ubóstwie. A w sferze niedostatku? Uwaga, bo się zdziwicie, 17 milionów Polaków. To prawie połowa kraju. Prawie 7% Polaków żyje w skrajnym ubóstwie, czyli mówiąc krótko, w całkowitej nędzy. Natomiast w sferze niedostatku, czyli poniżej granicy minimum socjalnego, żyje 17 milionów Polaków, 46% spośród nas. O jakich kwotach rozmawiamy? Prawie połowa Polaków egzystuje za mniej niż 1700 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub poniżej 1150 zł na głowę w rodzinie czteroosobowej. To oznacza, że przeżyć od pierwszego do pierwszego nawet czasami się da, czasami się nie da, ale nawet czasami się da, ale już wyjście do kina jawi się jako absolutny luksus, natomiast wakacje to jakieś słowo nieznane. Wakacje można pooglądać sobie w telewizji, oczywiście o ile sąsiad ma telewizję. Co to znaczy w praktyce, że prawie połowa Polaków żyje za mniej niż 1700 zł miesięcznie w przypadku singla, albo poniżej 1150 zł na głowę w rodzinie czteroosobowej? Dla porównania, tyle nawet nie kosztuje dziś porządny smartfon, który politycy z naszych pieniędzy wymieniają co roku. I to nie jeden, a od razu 5, jak w przypadku Myrchy i Gajewskiej.
I teraz uwaga, bo wjeżdża główna bohaterka naszego dzisiejszego materiału. Minister Henik Kloska, zamiast uderzyć się w głowę i pomyśleć, kurczę, może coś tu jest nie tak, stwierdza, że spadek sprzedaży detalicznej, szczególnie ubrań i butów, to dobra wiadomość dla klimatu. Co się stało? Czy Polacy mają mniej pieniędzy? Dlaczego nie kupujemy? Z tego, co widziałam, to spadają głównie nie rzeczy pierwszej potrzeby, tylko raczej takie, bez których czasami możemy się obyć. Czyli tekstylia, odzież, obuwie. Tekstylia z punktu widzenia klimatu to nawet dobrze, jak będziemy mniej tego typu rzeczy kupować. Serio? To może od razu wprowadźmy przymusowe głodówki. Będzie jeszcze lepiej dla klimatu. Bo wiecie, co jest najlepsze? Sprzedaż jedzenia spadła o 7,5% rok do roku. Czyli ludzie nie tylko przestali kupować ciuchy, ale też zaczynają oszczędzać na jedzeniu. Świetna wiadomość dla klimatu, co nie? Kim Jong-un pewnie jest dla Kloski wzorem do naśladowania. Czyli w tym etapie, o którym mówi pani Henik Kloska, na razie ludzie odmawiają sobie zakupu dżinsów, albo szalika, albo czapki, ale jeszcze nie odmawiają sobie jedzenia. Hurra! Chociaż to nie jest do końca prawda. Otóż sprzedaż jedzenia rok do roku spadła o 7,5%, a więc doszliśmy już do etapu, w którym nie tylko kupujemy mniej ubrań, doszliśmy też do etapu, w którym kupujemy mniej żywności. A najzabawniejsze jest to, że w ministerstwie już się pewnie zastanawiają, kto tym razem wyleci za takie wypowiedzi. Bo ostatnio, jak tej samej pani minister się wyrwało z podobnymi mądrościami, to rzecznik prasowy pakował kartonowe pudełko. Że jest pewną zagadką, kto tym razem zapłaci głową za ten wpis na Twitterze, bo to wpis na jej prywatnym koncie. Poprzednio, gdy coś palnęła o pożyczkach związanych z powodzią, to głowę stracił rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu. No ale teraz... teraz już on nie ma głowy, jego nie ma, więc rozumiem, że być może zapłaci pani Henik Kloska, może zapłaci sama Henik albo sama Kloska, no w każdym razie ktoś od niej, no bo jakiegoś rzecznika, którego można by wskazać palcem jako winnego, już nie ma. Stanowski nie owijał w bawełnę. Nazwał to skandalicznym i obrzydliwym. Bo jak można się cieszyć z tego, że ludzie biednieją? To jest kurwa tak niesmaczne, jak gratulowanie komuś, że schudł, kiedy właśnie przeszedł chemioterapię. Dostrzeganie szansy i korzyści w zubożeniu społeczeństwa, w tym, że ludzi stać na mniej i nie kupują, jest po prostu skandaliczne i obrzydliwe. Kupują mniej jedzenia, ale za to kupują mniej majtek, mówi pani ministra. To jest mniej więcej tak, jakby minister sportu powiedział, że wprawdzie Polaków nie stać na benzynę, ale dzięki temu chodzą na piechotę i nie tyją. Albo ministra zdrowia może tak powiedzieć. Ona w sumie naprawdę mogłaby tak powiedzieć. Brawo, odkryliśmy nową dietę. Nazywa się nie jem, bo mnie nie stać. Nawet nie pamiętam, kiedy z Polski przeprowadziłem się do Korei Północnej. Szanownej pani minister, naprawdę się wydaje, że bieda to zysk dla klimatu. Ciekawe, co powie, jak ludzie zaczną palić w piecach wszystkim, czym się da, bo nie będzie ich stać na węgiel czy gaz. Już widzę te ekologiczne opony i stare meble lecące do pieca. Może powinna podać sobie rękę z Kaczyńskim, którego tak krytykowali? Trzeba w tej chwili palić wszystkim, no poza oczywiście opanami czy tym podobnymi rzeczami, bo takie rzeczy się niestety u nas też zdarzają, nie jakimiś rzeczami szkodliwymi, co, bo po prostu Polska musi być ogrzana. No tu jest pewna tradycja palenia, zresztą w wielu miejscach jest jeszcze taka tradycja palenia drewnem i w tym poza ludźmi chorymi na pewne choroby płuc, bo to wtedy rzeczywiście szkodzi, to spokojnie można w ten sposób palić. Nawet... Według najnowszego raportu Poverty Watch 2024 sytuacja jest dramatyczna. Liczba Polaków w skrajnym ubóstwie wzrosła o niemal milion, do 2,5 miliona w ciągu roku. To najgorszy wynik od 9 lat. A co najbardziej przerażające, ponad 500 tysięcy dzieci żyje w skrajnej biedzie. I co na to nasza minister? Może zasugeruje im, żeby oddawali stare ubrania? A jak już wszystko oddadzą, to co? Ekologicznym rozwiązaniem będzie chodzić nago? Mam nadzieję, że się pani o tym przekona, gdy któryś z sąsiadów zacznie zimą palić oponami i śmieciami. To wtedy pani zrozumie, że bieda nie jest zyskiem dla klimatu. Idźmy dalej z tymi pani przemyśleniami. Do wyprodukowania koszulki, jak pani opowiada, potrzeba jest 2700 litrów wody. W porządku. W porządku, też widziałem takie wyliczenia. Ale mam nadzieję, że pani zdaje sobie sprawę, że z tą wodą na ziemi to jest taki obieg zamknięty.
że pada, później paruje, potem znowu pada, paruje i że ilość wody na Ziemi uznaje się za stałą. Tak? Naprawdę mam nadzieję, że pani czasami zażywa kąpieli albo pierze swoje ubrania. Bo gdyby pani zażywała kąpieli i prała swoje ubrania, to okazałoby się, że te 2700 litrów to człowiek zużywa przez 2 tygodnie mniej więcej, a nie przez 2 lata. Stanowski podsumował to wszystko stwierdzeniem, że w pojedynku na wpadki z Leszczyną Henik Kloska właśnie wysuwa się na prowadzenie. Ale spokojnie, to pewnie tylko chwilowe. W końcu nikt nie może udzielać wywiadów codziennie. W tym momencie w korespondencyjnym pojedynku z panią Leszczyną dla mnie wysuwa się pani na prowadzenie. Oczywiście tylko na moment, bo przecież nie może pani udzielać wywiadów codziennie, a pani Leszczyna ma to okienko przed sobą, czyli pewnie jutro lub pojutrze coś powie i wtedy znowu spadnie pani na drugie miejsce. Ale proszę się nie załamywać. Jutro też jest dzień, pojutrze też jest dzień. Znowu dziennikarze pani z panią zaproszą, bo generuje pani kliki. Ale wiecie, co jest najgorsze? Że to nie jest jakiś pojedynczy wyskok. To element większego problemu. Bo gdy 15% Polaków przyznaje, że nie starcza im na podstawowe rachunki, a prawie 5 milionów osób musi się zapożyczać, żeby przeżyć, to może zamiast cieszyć się ze spadku sprzedaży, trzeba by pomyśleć o jakichś realnych rozwiązaniach? Z drugiej strony, po co się przejmować takimi drobiazgami? W końcu bieda jest dobra dla klimatu. A jak ktoś narzeka, to znaczy, że nie rozumie wyższych celów. Może następnym razem ministra zaproponuje, żebyśmy wszyscy przeszli na fotosyntezę? W końcu to najbardziej ekologiczne źródło energii. A wy co myślicie o tej sytuacji? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli film się podobał, to wiecie co robić. Łapka w górę, subskrypcja i dzwoneczek. A tymczasem ja lecę pod prysznic. Trudno, jebać klimat po tym, co właśnie obejrzałem, czuję się po prostu brudny. Nara!